Człowiek guma. Całe życie w ugięciu. Całe życie poświęcone zmniejszaniu gabarytów swojego ciała do niewyobrażalnego minimum. Trudno nazwać pasją codzienne zmagania ze słabością, bólem i lękiem. Sposób życia bliższy średniowiecznemu ascecie niż współczesnym gladiatorom i artystom areny. Ludzie, którzy pokazują nam wszystkim, że granice naszych możliwości leżą dalej niż potrafimy sobie to wyobrazić. Urodziłem się śrobry. Godzina 11:50 30 maja pamiętnego 1963 roku. Dzieciństwo miałem bardzo trudne. W wieku około 5-6 lat postanowiłem, że czegoś w życiu muszę się podjąć. Czułem w sobie jakieś powołanie. W związku z powyższym zająłem się swoją gimnastyką. Moje ewolucje polegają na wyginaniu się ciała w tył. Jest to bardzo niebezpieczne. Grozi przynajmniej paraliżem, a nawet kalectwem. Matka płakała, co zrobisz. Ja też, jak żem pomagał braciowi, to w drugą stronę, żem się wykręcał, bo bałem się, że kręgosłup się złamie bratu. Raz, drugi raz poszło jak po mydle, jak to się mówi, czy po maśle. Nie? I potem zaczął brat sam to robić. A matka wczoraj płakała. Myślałam, że będzie śmierć. Nagrażałam mu, to nie słuchał mnie, tylko swoje robił. Teraz zadowolona jestem, bo nikt nie ma takiego syna, tylko ja. Ja żem chodził od 20 do 5 rano. Byłem stróżem Stanisławowa, tak byłem pilnował wioskę. I żem chodził, bo bracie ćwiczył, ja z mieszkania wychodził. Bo on jęczał, jak się przyginał.
ekstaza potwornego cierpienia, niekończąca się, tak zwane uwiecznienie cierpienia. Jest to moment między życiem a śmiercią, ponieważ uważam, że w chwili największego cierpienia nadchodzi tak zwana śmierć. W tym momencie, właśnie w największym momencie cierpień, ćwiczeń, mam takie odczucie, tak jakbym miał za chwilę umrzeć.